Witam wszystkich, oto w kolejnym odcinku zagrajmy w Gothica Modyfikację. W tym odcinku wam pokażę, ile mam już punktów umiejętności. Tak, dali tutaj bardzo sporo stworzeń, mimo wszystko. Chciałbym nauczyć się strzelać z łuku. Cóż, mógłbym cię nauczyć, ale to będzie kosztować. Ja też muszę jeść, no nie? Ile? 50 bryłek, bez targowania. A, dobra, masz. Naucz mnie strzelać z łuku. Twoja celność zależy głównie od twojej zręczności. Im bardziej zwinne będą twoje ruchy, tym pewniej twoje strzały będą trafiały w cel. Twoje umiejętności wpłyną na odległość, z jakiej będziesz mógł skutecznie razić wrogów. Jeśli chcesz kiedyś zostać strzelcem wyborowym, musisz systematycznie rozwijać zarówno zręczność, jak i umiejętności. Dobra. Ja będziemy ładować wszystkie punkty, co się będziemy. I jestem adeptem. Dobra. I mi zostało 9 punktów. Dobra. Handel, masz jakiś łuk? Zajmujesz się czymś jeszcze? Skupuję skóry i futra od myśliwych. Gdybyś miał kiedyś taki towar na zbyciu, zgłoś się do mnie. I co, jesteś myśliwym? A, dobra. 10. Nie wiem, ile mam zręczności przede wszystkim. Siła. Zręczność 10. Boże. Nie chcę tego. Po handel. Zajmujesz się czymś jeszcze? Skupuję skóry i... Dobra, koleś. Zobaczmy, wymaga nas zręczność 18,42. Dobra, trudno. Bierzemy. Trochę sztoty zweźmiemy. I co? Nie damy tego ci. 750. Dałem ci bryłki po prostu. Nie będziesz narzekał, nie? Bryłki rudy. 150 aż. Dobra. Muszę ogarnąć cały czas. Przyjmij. No i co? Będziemy ruszać do tej kopalni, nie? Teraz będzie żmudna podróż do tamtego miejsca i znowu z cheatowaniem. To będzie 21 odcinek. O Boże, chciałbym stoczyć o tej mistycznej arenie te bitwy czy te walki. W sumie mogę iść do starego obozu i tam zacząć walczyć. To sobie zarobię trochę brek rudy, że tak powiem. Skacz. Ile masz w nogach? Bezimienny. Tak, bo moje umiejętności walki z bronią jednoręczną wzrosły, nie? Plus to, że ma więcej siły od tego momentu. Chociaż jeszcze... W sumie dobrze, że oglądam Feomatara 17, to teraz wiem... Feomatara 17, Feomatara. Feo... Zresztą... Pewnie ludzie niektórzy by dowiedzieli, o co chodzi. Bo on głównie jest owiany właśnie tą sławą Gothica na swoim kanale. Dobra. Chodźmy jeszcze tam. Nigdy ci. Gdyby skakał w barze, nie? Koleś. Co robisz? Przygotowuję ryżówkę, chłopcze. Proszę. Weź sobie jedną butelkę, tylko nie mów Silasowi. Jak idzie destylacja? Przy tych facetach ledwie nadążam z zamówieniami. Ci to potrafią wypić. I nawet mi to na rękę. Przynajmniej psy ryżowego księcia zostawiają mnie w spokoju.
Co możesz mi powiedzieć o ryżowym księciu? To zapchlony wieprz. Jego siepacze zmuszają słabszych do pracy na polach. Jedyna osoba, która mogłaby się mu przeciwstawić, to Horacy. Ale on nie lubi przemocy. Słyszałem, jak kiedyś powiedział, że ma ochotę pogruchotać księciu kości. Ale tak naprawdę nigdy by tego nie zrobił. To by było wbrew jego zasadom. Dobra, dzięki. I to nam powinno umożliwić dostanie darmowych punktów siły. To w wysokości aż 5. Boże, myszko, nie odmawiaj mi posłuszeństwa. Dzięki. Póki co skacz tam dalej. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. I naprawdę, w tym odcinku chciałem podziękować Fomatharowi. Mimo, że to jest modyfikacja do Gothica, ale tak widzę, że dodają po prostu nowe rzeczy, a fabuła jest taka sama praktycznie. Czy prawie że. Poza tym obozem przemytników, gdzie musieliśmy tam pójść do nich, coś tam porobić, bo nam Diego zlecił. Lepiej się w nic nie pakować. To nie mój problem. Jak to nie twój problem? Zawsze to twój problem. Ludzie zawsze nie mój problem. Ludzie zawsze to nie mój problem. Horace? Przemyślałem sobie to wszystko jeszcze raz. No i? Wymyśliłeś coś lepszego? Tak. Chciałbym przeciwstawić się ryżowemu księciu i jego zbirom. Wielu już próbowało przed tobą. Mogę pokonać ryżowego księcia i jego bandytów, jeśli mi pomożesz. Dobrze. Przysiągłem, że nigdy nie zaatakuję innego człowieka, ale nie powiedziałem, że nie pokażę komuś, jak to zrobić. Zamieniam się w słuch. Jeśli chcesz mocno uderzyć, musisz najpierw popracować nad odpowiednią techniką. To pierwsza zasada dobrego kowala. Naucz się uderzać całą ręką, od ramienia po nadgarstek. Im lepiej sobie z tym poradzisz, tym silniejszy będzie twój cios. Sam się wkrótce przekonasz. Dzięki za pomoc. Wykorzystaj tę wiedzę wyłącznie w słusznej sprawie. Dzięki za pomoc. Wykorzystaj... Dobra, nie chciałem. Nie, po prostu przeskakujesz. Ile to już mabyś siły? 54, ładnie. To wymaga 70 mimo wszystko. 44. O Boże, to są jeszcze takie cienkie bronie. To nie słuchaj. To gada o czymś innym, tylko powtarza się w kółko i w kółko z tym samymi. Boże, jak cię tam słychać daleko. No co? No to co teraz możemy zrobić? Idziemy po prostu do tej kopalni. Cholero, miałeś mnie spadać. I co, teraz mi tam nie wejdziesz, nie? Wow. Ale to wypłyń na brzeg. Może nie ma zamiaru. Dobra, skacz. Ta będzie. Musieli dojść. I co to jest? Wytrych pęk. Może jak się doszkolę w otwieraniu tych zamków na poziomie większym, znaczy na poziomie większym niż obecnie posiada, to może spróbuję tam dojść. Nie kojarzę, żeby takie miejsce było w samym butiku. A główny mój cel to jest, żeby pokazywać wszystko, co dodała ta modyfikacja, nie? Czekaj, lepiej. Komar. Lepszego przezwiska nie mogłeś mieć, serio. Dobra. To skacz, kole, skacz. Tam już nic nie ma, dobra. Więc znowu będziemy się musieli męczyć, żeby tam przeskoczyć, nie? Pogadajmy lepiej o czymś innym. W dzisiejszych czasach. Naprawdę. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. Oj, nie chciał być. Nie, bo ty masz tą samą opcję dialogową. Tak, pewnie masz rację. Ale no, skocz tam.
Skocz, skocz, skacz. Nie, aż tak. Masz po prostu przejść. Myślałem, przez to. Że to... Idioto. Idioto. I aleś wyskoczył. Widzicie, jak to pomaga. Wyzwałem bezimiennego od idiotów, to wskoczył od razu praktycznie. Dobra. No to co, idziemy na dół. Te cholerne kołze. I oby... Obym przynajmniej zadawał jakiekolwiek obrażenia z łuku. Co teraz będziemy musieli zaskakiwać. No cóż. Niestety w kopalni chyba nie ma nikogo, kto by mógł nas poduczyć zręczności. Dobra. Złaź, koleś, złaź. No i nie mam już pomysłu. Boże, bezimienne. Nie rób mi tego, co? No to masz drobinę. A tutaj się wami zajmę potem. Sam jestem ciekawy, co jest w tej skrzyni niby. I co? Nie wiem. Więcej chyba zadań tutaj nie dostanę mimo wszystko. Dobra. Skacz, skacz, skacz. Tylko nie spadnij przypadkiem. Zawsze to samo. No właśnie, tam już byliśmy. Kiedyś takie sprawy. Wchodzimy dalej. To się chyba nie. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Nie przypadkiem, tam musimy. Tylko zachowaj to dla siebie. A, dobra. Bo ty tutaj jesteś. Dobra, to było tutaj. Już pamiętam. I oto chwila prawdy. Pełzacz. Czyż bym ci gówno robił, nie? Fuck. Ej, gówno mu robię w dalszym ciągu. Nie spadaj mi tam. Szybko, szybko, szybko. Tutaj. No i co możemy zrobić? No nie biegaj aż tak, koleś. Zrobię zapis w razie czego. Jaki zapasowy? 22. Alem, żem zrobił. Dobra. Aha, i jeszcze to miałem użyć. Dawaj, 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 wcinaj. Te cholerne mięso miałem oddać. Fuck. Brak mi słów. Brak mi po prostu słów. Co ja muszę do cholery zrobić, żeby ich pokonać, no? Światło telekineza. Naprawdę.
Jakby przynajmniej podchodziły te pewzacze. I co, nie zadajcie w ogóle obrażeń, nie? Dobra, to jest myśl, to jest myśl. Jeszcze raz. Dobra. Nie, w tym odcinku muszę dać z nimi radę. Przynajmniej się postaram. Jakbyś podszedł jak wtedy, wiesz? To ja bym się bardzo cieszył. 22, tak, 22 to był. Dobra. My tam jego atakujemy. Gówno ci się dzieje. Podejść, podejść bardziej. I zostałem złapany, no. Fuck. Gdybym was mógł jakoś pojedynczo odciągać coś. Boże, na początku waliłeś tam bokiem, no. Wkurwiłem się. Nie ten safe. Ten. Dawaj. Dawaj. I to jest już myśl, żeby ich pokonać. Tylko może się uzdrowię całkiem. I zapiszę. Jak nie, to poza odcinkiem ich pokonam. I z drugiej strony mogę pakować po prostu w siłę to. Bym zdejmował na dwa strzały. Boże, ale... Naprawdę, w tej modyfikacji to, żeby pokonać pełzacza, to trzeba się natrudzić i to mocno. Fuck, musiałeś mnie złapać pod takim kątem. Dawaj. Dawaj. Uciekaj bez imienia, uciekaj. Zabierzesz dwóch. Jest dobrze. Została nam tylko jedna. Ej, no ale mnie nie złapał. Ej, bez przesady, nie? Dobrze, że mi się to szybko wczytuje. Ej, widzieliście to? To się akurat buguje w tym momencie. I co się zbugowało? Do cholery, co jest? Prawda? No i umarłem, nie? Ostatni raz, ostatnia próba. Fuck! Nie jest łatwo. Podejść, tutaj masz ten, nie? Dawaj. Cholero mała.
stać nam jako jedyny, no. Jako jedyny nam zostałeś, no. I teraz. Do cholery, o co w tym chodzi? Nie ogarniam. Przecież mi do cholery nie trafi, jak mi zapał w pajęczynę swoją. Dobra. Ja go zabiję już poza odcinkiem. Co bądź zapraszam was do kolejnych odcinków. Zagrajmy w modyfikację do Gothica. Więc gorąco zapraszam. Póki co kończę ten odcinek i w następnym odcinku widzimy się, jak mi się uda go zabić. Do zobaczenia.